Hej, dzień dobry. Z uprzejmości pana Andrzeja ze Przychowic jadę dzisiaj na swoje pierwsze miodobranie. Jako oczywiście pomocnik i coś tam trzeba będzie podpatrzeć, nauczyć się, bo warto korzystać. I to polecam wszystkim czerpać z doświadczenia pszczelarzy, żeby nie pozostawać tylko przy YouTubach. Do boju. Adrenalina w lodówce w razie jakby. A dlaczego to może opowiem później. To hej. Bo słuchaj, bo to się już nie będzie dawać z powrotem, wiesz? Aha. No ale to kraj się będzie trzeba dać, no ja sobie to pokaż tą, że to muszą wykać. No to jest taki minus tego, że się lepi. To też się ta rękawiczka ostatnio przerzuciłem, ale to głównie ze względu właśnie na okolic. I to wiesz, że tutaj niedaleko Wielkopaciek. Lepiej, żeby nic nie przywlekło. One też tam kosztowały, nie? Ten paszek. Mhm. I są dobre. Tu jest miodnia. Jeszcze miodnia jest cała, nie? Tu jest pół nadstawka i jeszcze jest dusza. To ładnie. Ładnie. To mam tam bardziej zorganizowane. Może spróbujesz? Jasne, że spróbuję. Pewno, że tak. Bo to ja tu jestem. Wodę jakbyś tu miała. Nie ta woda w miejscu, ja jadę w tym szmatu. Leciutko, nie? To się trzeba tego, wszystko tego. Mój brat też z początku mi to ciężko szło, a teraz idzie śmigoja. Tak, jak jest za świeżutki, to się leje, nie? O, to pięknie, ale ile waży?
No właśnie, to potem, bo jak się weźmie do ten, to sobie przy... To miało ocie popatrzeć, jak to, żeby ci się to dobrze robiło. Dobra. Tak, to zrobione, popatrz. No to... One tak się napracują, już to na zasklepią, ja bym powiem, a my to tak niszczymy. Ale potem sobie... Ja wiem, ale to jest niesamowite. Pszczoła to jest... Ale jak one to szybko potrafią, no. A te dzikie zabudowy, to jest po prostu... No. Ja po tygodniu zaglądam, to aż się dziwię, co one potrafią zrobić przez tydzień, ile nabudować, nie? Trzeba sobie kupić ulej dla Dani. No i potem jeszcze wziął to. Ja ją spożytkuję. Po pierwsze woził moją, potem tu do tego. Wrócimy. Takie stare miodarki, nie filmy. Ale mam identyczną, identyczną. A my tu mamy ten pusty, nie? Ten pusty został. Ten no, mały. Ale to nie pusty. Daj tu tego. Ale też liczę na to, że może kiedyś się jakaś fajna spać trafi, bo u nas jest głównie liściasty las. Tego roku jest. Ja mam tą lipę z lekką spadzią. Nie ma czystej tej. Mhm. Ja na miodu. Ładnie, co? Ładnie. Bo tu domy z powrotem jest te rampa, wiesz? Bo te pszczoły się tu nie pomieszczą. Jakby mi to. Czyli po prostu to. No. Jakby mi to wzięło. Bo tam tyle już po tym dźwignę. Niesamowite.
teraz jak robi wrotka, to... Teraz będą mieć, to może nie będą tak gonić, nie? I z tego też byś po odpad zrobić, no ale teraz sobie to robisz. No tak, no rodzinka. Dość fajna, nie? Jak chcecie, to też weźcie odpad. Bo tu nie dużo tych. Podstęp. No masz. No dobra, pójdę. Weszło. Uwięzi. On jest okiem. No muszę to pozbierać, bo... Czy na co? Będzie coś tego do zbierowania, czy nie? No to może weźmie... Ty, a nie dawaj to do tych małych, to do tego małego będę. No, do dobry, nie, do tego małego. To tu może na ten mały, który. Dobra. Tak to jakbyś tak tam nic nie będziesz kompensować, nie? Ale no, to jednak na muszę też. Tak wziąć te dni. To strasznie pracuje. Nie jest aktywne. No, to jest nina, to jeszcze na muszę. One wiedzą, komu roboty narobić. No ja. To nie ma opieczenia. To jest twoja pasja życiowa. Ja. Ja mam dość ze swojej misją. No, tych to tutaj jeszcze nie wiele. Nie odpuszczają. I nie lubię. Ale to jest tak fascynujące zwierzę, że no. Tak zapewne. Człowieku. Tak jak mnie tego roku wyszykowały, no to pszczoły, to mnie jeszcze... Stwierdziły, że nie ma obijania się w tym roku. No u nas niestety te pożytki... Wychowałek ma... se po tej kaukaski, wychowałek młode matki. Bo już były 3 lata stare. Mogę się nie zostawiać, ale miały tyle miodu, że mi było żal. Że mi było żal nawet tu matki. No, musieliśmy się przenieść do domu, bo patrzcie, co tu się dzieje. Dowiedziały się oczywiście dziewczyny i lecą tu wszystkie, jak pszczoły do miodu. A tu mamy od drugiej strony. One wiedzą, a myśmy im zabrali. Zabraliśmy miodek, a one go szukają. Składamy jedz, ramki z powrotem? Tu składamy z powrotem. Ja? Aha. Tu składamy z powrotem. Aha, bo ja sobie myślałam, czy... Wiem, że tamten... Ja, bo tu jedno zostało ramko i dlatego. Ja mówię, to się nie wyleczy. Dobra, podawaj dziecko, szybko. Szybko, dobrze, już jest. Czasami ci, że to są z tego ulo? Wiem.
jeszcze dużo myli. Tak to Michał wygląda, to ostatni nie odebrałem. A drugi spokój. Nie! Co, to jest ostatnie, czy jeszcze coś? Ostatnie. U nas ostatnie. Chłopcie, co tu się dzieje? No bo mówię, że jak wyginą pszczoły, wyginą mi ludzie, nie? Bez świat, bez pszczół, nie wiem ile mu tam dali. Parę lat. No, ja nie pamiętam, i dla szeroko chyba nie wybierali mi ostatniego miał, bo nie było. Nie wiem, ja wiem, że miał bardzo mało. No. Ta pogoda też się zmienia. Pierwsze moje miodobranie za mną. Warto jest skorzystać z doświadczenia starych pszczelarzy. Jak tylko jest taka możliwość, to naprawdę, naprawdę warto. Przynajmniej będę wiedział już teraz, jak sobie to wszystko zorganizować. Na początku człowiek byłby pewnie taki zagubiony, nie wiedziałby co, z czym, do czego, jak to, że tak powiem, wszystko mieć przygotowane. Nie jest to nic skomplikowanego, no ale trzeba to chociaż raz zrobić, żeby mieć jakieś pojęcie. Także to już za mną doświadczenie świetne. Trzy ule, z którego się w tym roku rodzina wyroiła i przyniosły naprawdę bardzo, bardzo fajny miodu. Prawie dwa wiadra, to będzie minimum 35 kilo, może coś więcej. Także wynik niezły. Ale najważniejsze, że człowiek zdobył jakieś tam doświadczenie. Nie wiem, kiedy pierwsze miodobranie będzie u mnie. Wydaje mi się, że jeden ul coś tam przyniesie miodu. Może
Może już wkrótce, może w przyszłym tygodniu muszę zrobić przegląd, zajrzeć i ocenić, czy można już działać. No i można jechać do domu. Jest upał przeokrutny, ponad 30 stopni. Pszczoły nam tam trochę dokuczały, bo oczywiście któraś wygadała, że my miód i w którym miejscu pozyskujemy. No i wszystkie do nas przyleciały. Przynajmniej większość próbowała. Musieliśmy się przenieść do domu. No, bo by nam tam żyć nie dało. No i wracam teraz. Jeszcze pół godziny i będę u siebie na miejscu. No, na początku wspomniałem, że wiozę ze sobą adrenalinę. No to muszę wam powiedzieć o jednym zdarzeniu jakieś 3 tygodnie temu. Jedna moja Zosieńka mnie ugryzła w palec i miałem taki wstrząs anafilaktyczny, że wylądowałem w szpitalu. Także ciekawe, to ciekawa historia i zdarzenie, gdyż kłuty jestem regularnie, czy gdzieś na ogrodach. Na mojej pasiece to było drugi raz. Czy pszczoły, czy osy, nie ma roku, żebym nie był urządlony. Raz, dwa, raz zdarzyła się sytuacja, gdzie 7 os jednocześnie mnie dziabnęło. Miałem kiedyś badania robione i nie byłem na nic uczulony. Może się to zmieniło, może to była jakaś reakcja krzyżowa, no muszę to zbadać. No ale dostanie się u nas do alergologa przynajmniej na NFZ, to na pewno w tym roku się nie uda, bo już dzwoniliśmy, także terminy naprawdę tragiczne. Udało mi się zdobyć adrenalinę, którą mam przy pasiece blisko, w lodówce. No bo nie wiadomo, no, trzeba być przygotowanym, bo to zdarzenie nie było zbyt przyjemne. Na pewno było zaskakujące. Także trzeba być czujnym, bo nie wiadomo, dlaczego tak akurat zareagowałem na jedno małe żądełko. Chyba że Zośka akurat miała zły dzień i tak to zadziałało. Zobaczymy. Dobra, na dzisiaj tyle. Pędzę do domu, może uda mi się dzisiaj jeszcze coś porobić przy nowym ulu, nowym starym, oczywiście remontowanym. Zobaczymy. Jest taki upał, że nie wiem, czy mi się będzie chciało cokolwiek jeszcze działać, ale może zapał mnie nie opuści. To na razie, to hej. Pojawiają się już przechodnie, żwir wysypany na jezdni skrzypi pod butami. Jadą chłopcy wioząc przed sobą koszy pieczywa, budy i stoiska wesołego i smutnego miasteczka. Na placu wysuwa większość domów, to pewnie ostatnie.